laleczki, no surprise. A co to w ogóle jest? Ale fajna walizka! Ile tutaj różu i niebieskiego. A ile tam kulek, no surprise. O rany. Jak tutaj jest różowo, wiem. Już to wcześniej mówiłem. Ale ja nienawidzę różu. Ale zaraz! Zginęła mi złota kula. Stefek, gdzie ty jesteś? To na pewno twoja robota, przyznaj się. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. A jest to kanał Crazy Monia. I spójrzcie, kto dzisiaj będzie mi towarzyszył. Oczywiście niezasłabiony gang fajniaków. Dzisiaj razem z nami jest Violo, Stefek i Piotruś. Dzisiaj będziemy, słuchajcie, pokazywać wam kolekcję wszystkich laleczek LOL Surprise, ale z serii pierwszej. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i zaczynamy. Ale fajnie! Dzisiaj razem z Monią będę pokazywała dzieciakom, czyli wam, laleczki LOL Surprise z takiej ogromnej walizki. Już się nie mogę doczekać, jak ona wygląda. Laleczki LOL Surprise? A co to w ogóle jest? Ja jestem facetem, a nie babą, żeby takie coś otwierać i w ogóle pokazywać. Oj tam Stefek, tobie się nigdy nic nie podoba, zaczynamy! To kochani, popatrzcie, jaką mam ogromną walizkę LOL Surprise serii pierwszej. Właśnie tak jak widzicie, te wszystkie kulki są już rozpakowane, ale ja wam dzisiaj pokażę całą kolekcję, jaką udało mi się zdobyć. Ale fajna walizka! Ile tutaj różu i niebieskiego. A ile tam kulek LOL Surprise! Ale się cieszę, że dzisiaj znowu mogę wystąpić z Monią na odcinku, więc ja jako pierwszy otworzę tą całą walizkę. Okej. Okay. To otwieramy i hopsa! Ile kulek LOL Surprise! O rany! Ich wszystkich razem jest aż 12! Ale tu jest piękna dama! Jestem ciekawa, w której kulce ona się tutaj znajduje! Ale tutaj jest za różowo! Ja totalnie nie pasuję do tego odcinka! Ja nie wiem, po co Monia mnie w ogóle do niego brała! Kochani, uwaga, wyciągam pierwszą kulkę. Jaka lala tutaj się znajduje w środeczku? Uwaga, uwaga. Sprawdźmy i hopsa! Wow, spójrzcie! Mamy tutaj baby cat! Ale piękna dziewczynka. Popatrzcie, nawet ma strój takiego kociaka. Do niej jest również dołączona, spójrzcie, pomarańczowa opaska. Ale jaki ma piękny strój. O rany, zgubiła bucika, ale bucik jest tutaj w środku. Ale fajna ta dziewczynka, bardzo mi się podoba. Ale teraz ja rozpakuję kolejną kulę. Jestem ciekawa, kto tutaj będzie w tej kuli. Uwaga, o rany, ja otwieram i popatrzcie, mamy kolejną dziewczynkę, ale tym razem ona ma smoczek w swojej buźce, taka neonowa i buteleczkę też taką neonową ma, ale piękna, bardzo mi się podoba, tylko ciekawe, jak ona ma na imię. Moi drodzy, poznaliście właśnie drugą laleczkę, którą Viola rozpakowała i jest to, spójrzcie, Surfer Babe, właśnie, czyli można powiedzieć taka pływaczka LOL Surprise. No co, Piotrusiu, otwieramy trzecią kulkę LOL Surprise, sprawdzamy, jaka się skrywa dziewczynka. To uwaga, wyciągamy kolejną kulkę. Uwaga, uwaga. Któż to będzie taki? Sprawdźmy. I uwaga. O rany, czekajcie, bo nie mogę tego rozpakować. Okej, już puściło. I spójrzcie, mamy kolejną dziewczynkę. Ale ma piękny strój, jak widzicie. I nazywa się ona Super Bibi. Okej, to ja ją sobie tego wyciągnę z tego jajka. I za chwileczkę ją umieszczę właśnie na tej kuli. Super Bibi i oczywiście mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, dołączoną do niej buteleczkę, którą umieszczę sobie o tutaj i teraz od razu rozpakuję tuż obok kulkę. Sprawdźmy, kto tutaj się skrywa w środeczku. Uwaga, uwaga i hopsa! Wow, ale mamy piękną damę! Jaka piękna kolejna laleczka! Ale ma ładną kokardę różową! Czyżby to była diwa? Monia, mam rację czy nie mam racji? Gada się, Piotrusiu, masz rację, to jest diwa! Właśnie tak! A ja otwieram kolejną kulę! Okej, to spójrzcie, mam kolejną kulkę, więc uwaga!
Sprawdźmy, jaka lalka się tutaj skrywa. Wow, popatrzcie, jak księżniczka wygląda. To spójrzcie, ta laleczka nazywa się Center Stage. Właśnie, ja już ją teraz, zobaczcie, od razu wyciągnę z tego jajka. Okej, dobra, popatrzcie sami, jak ona pięknie w ogóle się prezentuje. W środeczku jeszcze jest do niej dołączona, słuchajcie, buteleczka i piękna korona, którą za chwileczkę nałożę właśnie na głowę, więc musicie dać mi chwileczkę. Złożę tylko to jajko, o właśnie w ten sposób, spójrzcie. Okej, i można ją umieścić tutaj właśnie na samą górę. O właśnie w ten sposób. Okej, to otwieramy kolejną kulkę. O rany, lala mi się przewróciła, ale to nic nie szkodzi, już ją poprawiam. Dobra, i otwieramy tą. I sprawdźmy, co tu będzie, jaka laleczka Lord Surprise tym razem. Mamy taką, spójrzcie, laleczkę, która ma ubrane spódniczkę w pasiaki. Czyżby to była cheerleaderka? Uwaga, uwaga, wyciągnijmy ją. Spójrzcie, jest to blondynka, jakie ma słodkie dwie kiteczki, a w nich kokardy. O rany, jak tutaj jest różowo? Wiem, już to wcześniej mówiłem, ale ja nienawidzę różu. Ja jestem Stefek. Spójrzcie w ogóle na mnie, jak ja wyglądam. Czy ja pasuję totalnie do tego odcinka i do tej walizki? Muszę zabrać jedną złotą kulę. Jestem ciekawa, co Monia wtedy zrobi. O, to są dwie złote kule. A może zabiorę dwie? Nie, na początek tylko jedną. Zabieram tą pierwszą i uciekam szybko. A to ja teraz otwieram, słuchajcie, kolejną kulkę i... Ale zaraz! Zginęła mi złota kula! Stefek, gdzie ty jesteś? To na pewno twoja robota, przyznaj się! O nie! Trzeba uciekać tą kulą! Monia się skapnęła, że ukradła mi złotą kulę! I co ja jej teraz powiem? Ej, Stefek! Co ty żeś najlepszego narobił? Myślałeś, że ja się kompletnie nie zorientuję, że ukradłeś mi złotą kulę? No wiesz, Moja, no przepraszam, ale mi się ona tak najbardziej spodobała i chciałem ją samą rozpakować. Jak widzicie, Stefek ukradł złotą kulę, ale na szczęście go znalazłam. Miałam takie właśnie przypuszczenie, że to on zrobił, bo to on czasami broi. Okej, więc uwaga, sprawdźmy, jaka piękna lala się skrywa w złotej kuli. Uwaga, uwaga. Wow, popatrzcie, mamy brokatową laleczkę, a jest to Queen Bee. Ale ma tutaj koczki. Spójrzcie sami, jak w ogóle pięknie wygląda, jak taka pszczoła. Ale fajnie, ile jeszcze kul zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słyszycie, dzieciaki? Jeszcze mamy do tworzenia pięć kul, ale ten Stefek jest niedobry. Jak myślał, że Monia się nie zorientuje, to był w błędzie. No dobra, to skoro już tutaj jestem i się pojawiłam, ja jestem o kolorze niebieskim, więc rozpakuję niebieską kulkę Lord Surprise. Dzięki, to ja Violi pomogę otworzyć tą kolejną kulkę. Sprawdźmy, jaka lala się skrywa w środeczku. Uwaga, uwaga. Popatrzcie, tym razem mamy taką laleczkę sportową, a nazywa się ona... Tak, właśnie tak, więc uwaga, wyciągnijmy ją. Spójrzcie, jaką ma fajowską czerwoną czapeczkę i do niej również była dołączona buteleczka. Okej, to pora na kolejną różową kulkę. O nie, zobaczcie, ale fajna dziewczynka to jest w środeczku. Popatrzcie, ma nawet smoczek, już wam ją pokażę. Wygląda właśnie ona w ten sposób. Czarne włoski i spójrzcie, ona jest podobna nawet do tej laleczki Queen Bee. Ale fajnie! Zostały tylko jeszcze trzy kulki, więc ja sobie wybiorę tą jasno-różową. Dobra, to ja sobie usiądę tutaj i będę ładnie otwierał. Okej, wyciągnijmy. Piękna jest ta kulka. Ciekawe, co się skrywa w środeczku. Uwaga, wyciągam i... jaka piękna! W niebieskiej sukience i jest to Miss Baby! To biorę złotą kulę, sprawdźmy, jaka laleczka się tutaj skrywa, czyli będzie na pewno brokatowa, moi drodzy, więc uwaga, otwórzmy to i... O nie! Ale ładna, zobaczcie, też ma pełno brokatu, ma nawet, spójrzcie, opaskę, czyli taką koronę na swoje włoski. Chodź tutaj, pokaż mi się, jak ty wyglądasz. No, powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie się prezentuje,
a nazywa się ona... Queen. Właśnie tak, i do niej również była, spójrzcie, dołączona taka jasna buteleczka. Popatrzcie, pasuje nawet do tej laleczki. No dobra, to skoro została już ostatnia kula i skoro już jestem na tym odcinku, no to ja ją rozpakuję, już nie będę taki wredny. Dobra, to ja, uwaga, pomogę Stefkowi rozpakować ostatnią kulkę i mamy, zobaczcie, o, zaraz, zaraz, ona jest podobna do Miss Baby, którą otwierał Piotruś, tylko różni się właśnie tym, że ta ma różową sukienkę, a tamta poprzednia miała niebieską. Kochani, w dzisiejszym odcinku razem z fajniakami pokazałam Wam moją całą kolekcję, no w sumie nie prawie całą, tylko serii pierwszej laleczek LOL Surprise, właśnie tak, które mieściły się w walizce. I było bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Nie wiem jak Wam, dzieciaki, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, w sumie mój kanał. My się z Wami żegnamy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!